Czołem rodacy, stoimy przed zagadnieniem budowy pomnika dla Andrzeja Lepera. Trwają prace nad projektem. Projekt według mojego założenia jest taki, że ten Andrzej Leper wychodzi ze zboża. On się z tym zbożem kojarzył. Są tu w tle właśnie te jego piękne takie zdjęcia w zbożu. No i patrzy się na ręce. Ale czy tylko na swoje? On się patrzył na ręce innych polityków, był znienawidzony przez wielu, ale też przez wielu bardzo doceniany za to, co mówił. I uważam, że taki pomnik, który winien stanąć w Warszawie, i trwają prace nad tym właśnie, żeby to było, w miejscu honorowym, takim znaczącym dla Warszawy, dla Polaków. No i tam postawimy pomnik Andrzeja Lepera, który będzie właśnie dawał świadectwo o tym, że politycy polscy potrafili dbać o interesy Polski i o interesach polskich mówić. No ta symbolika tych dłoni otwartych, bo Andrzej Leper był bardzo życzliwym człowiekiem, się nieraz tak pokazuje tym gestem otwartej dłoni. Także takie trwają prace, będzie zrobiona głowa, takie studium portretowe. No zanim pomnik powstanie, trzeba to jakby opracować rzeźbiarsko, kompozycyjnie, ideowo. Taka jest rola moja jako artysty. No i tutaj będę się starał właśnie zrobić, włożyć to swoje serce, te swoje umiejętności, które nabyłem na Akademii Sztuk Pięknych. No i do dzieła. Włożymy rzecz wiekopomną i wiekopomną i rzecz, która należy się Andrzejowi. Cześć jego pamięci. Czołem wielkiej Polsce.